Ale chyba studiowałem z twoją mamą. A może Leśna to rzeczywiście twój stary? Koledzy wmawiają 14-letniej Jadzi, że jej ojcem jest nauczyciel fizyki Andrzej Lesicki. Dziewczyna jest okłamywana przez matkę. Kobieta ukrywa przed córką, kto jest jej prawdziwym ojcem. Jak powiedzieć 13-latce, że jest dzieckiem z wpadki? Elo! 13-letnie Nikodem nałogowo gra na komputerze. Co robisz? Wiesz, do kogo mówisz? Oddawaj mój laptop! Nie kontrolujesz swojego zachowania. No niech mi pan odda laptop! Pieprzy Polski w ogóle pieprzy szkołę! Schowam się w szatni i będę napierdzielała, aż przejdę całą grę! Laptop Nikodema zostaje zniszczony. Chłopak wpada w szał i demoluje pracownię informatyczną. Tak, co ty robisz? Nikodem! Nikodem! Uczniowie z gimnazjalnej klasy pierwszej A wykorzystują każdą chwilę, aby zagrać w gry komputerowe. Jeden z nich, Nikodem Gil, jest już do tego stopnia uzależniony, że w trakcie rozgrywki traci całkowicie kontakt z rzeczywistością. Nie chowajcie się, wiem, że tu jesteście, jeszcze was wszystkich nie wybiłem. Ale debil. Ej, game over. Co ty zrobiłeś? Ej, weź wyluzuj. Zerwałeś mi akcję. Jaką akcję, Niko? Przerwaliśmy grę. Ale ze mnie debil. No raczej. Mamy teraz informatykę. Musimy zagrać na lekcji. Godek się kapnie. Nie skapnie się. Zajmiemy najlepszy kompy. Jazda! Nikodem nawet w szkole nie potrafi wytrzymać godziny bez komputera. Trzynastolatek wykorzystuje każdą okazję, żeby wejść do gry. Ten jest mój. Wybierzcie tamte dwa. No ruszcie dupy, gramy. Easy boy. To jest wojna. Niko, ty to jesteś freak. Dobrze, proszę o ciszę. Zajmijcie miejsca. Ostatnio zajmowaliśmy się wykresami. A tak, to była masakra. No właśnie, dlatego dzisiaj zajmiemy się czymś przyjemniejszym. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co nazywa się wyścig żółwi. A, ja wiem, co to jest. Robiliśmy to na obozie informatycznym. No to dobrze. Tym razem się nie wywięzie z łamasy. Zapodam wam takiego kopa, że pozdychacie jak kleszcz. Ej, chłopaki, znowu gracie? My tak tylko na rozgrzewkę. Koledzy Nikodema reagują na upomnienie nauczyciela i od razu wyłączają grę. Ale Nikodem, pochłonięty wirtualną rozgrywką, przestaje się kontrolować. Co ja powiedziałem? Co robisz? Wiesz, do kogo mówisz? No, przepraszam, trochę się zapomniałem. Siadaj. Porozmawiamy z twoją wychowawczynią po lekcji. Dobra, wracamy do zajęć. Wyścig żółwi. Nie pierwszy raz przyłapałem Nikodema na graniu podczas lekcji. Widuję go także z laptopem na przerwach. Chłopak praktycznie nie odrywa się od komputera. Jestem przekonany, że jest uzależniony od gier. Nauczyciel martwi się o 13-latka pochłoniętego grami komputerowymi. Chłopak staje się coraz bardziej agresywny. Informatyk nie pierwszy raz musi o zachowaniu Nikodema poinformować jego wychowawczynię Annę Turczyn. Chodź tutaj. Poczekaj. Aniu, mogę cię prosić? Pewnie. Znowu nasz najdroższy skowronek. Nikodem, co już tam zrobiłeś? No, właśnie nie wiem. Po pierwsze, grałeś na lekcje w gry online z kolegami. No właśnie, czemu ich tutaj nie ma, tylko mi się obrywa? Ale co to jest za to, Nikodem? No ale proszę pani, to niesprawiedliwe. Kiedy zwróciłem wam uwagę, twoi koledzy od razu przestali grać, a ty nie słuchałeś. No bo się trochę bardziej wkręciłem. Wkręciłeś się do tego stopnia, że przeklinałeś i zaatakowałeś mnie, kiedy wyłączyłem ci monitor. No, to prawda. Nikodem, inni nauczyciele też się na ciebie skarżą, że grasz ciągle na lekcji. Nauczyciele się na mnie uwzięli. Uwzięli się. Dobrze, daj mi ten laptop. Nie, tylko nie laptop. Nikodem. Bez dyskusji dawaj laptop, bo ja nie będę, wiesz, z tobą rozmawiać. Bez sensu, to niesprawiedliwe. Odbierzesz sobie go po lekcjach. Teraz jesteś wolny. To by było na tyle. To wszystko. Bez sensu. I popraw się, chłopie. Pięknie. Nikodem to był fajny chłopak, miał dobre oceny, był lubiany w klasie i potem nagle coś się zmieniło. Teraz dostaje gorsze oceny, wdaje się w kłótnie z nauczycielami. Chyba muszę wezwać rodziców do szkoły.
Kaskader. No, nie ma uczelni, która by kształciła kaskaderów, natomiast jakie cechy powinien... Klasa druga D gimnazjum powinna mieć teraz lekcje języka polskiego, ale ich nauczycielka rozchorowała się. W ramach zastępstwa nauczyciel fizyki Andrzej Lesicki postanowił porozmawiać z gimnazjalistami o zawodach, które nastolatkowie mogliby w przyszłości wykonywać. Ja bym mógł robić cokolwiek, byl nie to, co moi starzy. Chciałeś powiedzieć rodzice, tak? A czym zajmują się twoi rodzice? Matka jest księgową i to jest strasznie nudne. A ojciec? Hoduje gołębie, to jest totalna żenada. Ja bym mogła robić to, co moja mama. Ona pracuje w Instytucie Fizyki. Robi jakieś badania, eksperymenty, naprawdę super. Czekaj, czekaj, twoja mama pracuje w Instytucie Fizyki, tak? A ty jesteś Bilska. Tak. A twoja mama jak ma na imię? Renata Bilska. Renata Bilska. Ale chociaż studiowałem z twoją mamą. No? Tak, nawet mieliśmy pisać razem pracę magisterską, słuchaj. Tylko dziekan się nie zgodził ze względu na jakieś takie formalne sprawy. Wiesz co? Powiedz twojej mamie, żeby zadzwoniła do szkoły, dobrze, umówimy się i zaproszę was na jakiś obiad, taki jak kiedyś, ala zakochany pies, dobra? Ale co? Zakochany pies. Dobra, 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 dobra. Powtórz mamie spaghetti, ale zakochany pies, dobrze? Mama będzie wiedziała. Nauczyciel nie miał kontaktu z mamą Jadzi od czasu zakończenia studiów. Nie wie, że nastolatka wychowuje się bez ojca. Koledzy, słysząc o znajomości nauczyciela i mamy Jadzi, od razu chcą to wykorzystać i dokuczyć koleżance. Prawda, twoja stara była z Lesiem. A twoja stara nie ma dzieci. I gotowali zakochanego psa. Spaghetti ala zakochany pies, jak już coś. Zakochane kundelki, twoja stara i Lesio. Już co, pozdrów ojca i gołębie. A może Lesio to rzeczywiście twój stary? Co? No, w sumie to nosy mają identyczne. No, jakby tak dobrze zmierzyć, to... Spadajcie stąd, jest łazienka dla dziewczyn. Spokojnie, księżniczko. Oni są nienormalni. No, ale... co do nosa, to mają rację. Ty też? Nie denerwuj się, pomyśl. Przecież nie masz taty. Mój tata nie żyje. Żyje, nie żyje. Możliwe, że twoja mama kłamie. W ogóle masz jakieś zdjęcia z ojcem? To nie jest śmieszne. Jestem poważna. Twoja mama może wciskać ci kit, a tak naprawdę to Lesiu jest twoim ojcem. Moja mama nie kłamie. Jak masz tak mówi, to spadaj. Dobra, wiesz co chcesz. Lesiecki nie jest moim ojcem. Mój tata nie żyje. Umarł, kiedy byłam bardzo mała. Dlatego go nie pamiętam. No i co z tego, że nie mam z nim zdjęć? Mój tata nie żyje i już. Mama by mnie nie okłamała. Ej, weź, pożycz tablet. Nie mogę, dziady czytam. Ja pierdzielę literatkę. Ty weź się odwal, tak? Nikodem jest rozdrażniony. Trzynastolatek chciałby zagrać z kolegami w gry komputerowe, ale wychowawczyni za karę zabrała mu laptop. Nie mogę patrzeć, jak dajesz dupy. Oddawaj mój laptop! Zdobędę ci bazę. Oddawaj! Taki z ciebie kolega? Jesteś walnięty, Niko. Za chwilę tu wrócę i rozłożę was totalnie. 5 minut i wszystkie bazy będą moje. Ta, na pewno. 5 sekund. Nikodem jest wściekły, że nie może grać. Uważa, że został przez nauczycieli skrzywdzony. Postanawia za wszelką cenę odzyskać komputer. Dobra. Szukasz kogoś? Dzień dobry. No, szukam pani Turczyn. Poczekaj chwilkę, dobrze? Wiesz co, nie ma jej, także musiała wyjść. No, bo ona zabrała mi laptop za karę i powiedziała, że mi go odda na tej przerwie, a ja potrzebuję go na polski, mam prezentację. To musisz znaleźć panią Turczyn. A pani mi go nie może dać? Przykro mi, ale nie mogę. Poza tym nawet gdybym chciała, to przecież nie mam kluczyk od jej szefki, szkoda, prawda? Proszę. Sandra, jestem podobna do Lisickiego. Coraz bardziej to widzę. 14-letnia Jadzia próbuje wykonać testy DNA, żeby dowiedzieć się, czy nauczyciel jest jej ojcem. Sandra! A jeśli Lesicki naprawdę jest moim ojcem? 13-letni Nikodem włamuje się do szafki nauczycielki i odzyskuje swój laptop. Ten jednak zostaje zniszczony. Nikodem wpada w szał i demoluje szkolne komputery. Nikodem! Nikodem! Ten chłopak stracił kontakt z rzeczywistością.
Ale chyba studiowałem z twoją mamą. Andrzej Lesicki podczas studiów przyjaźnił się z mamą 14-letniej Jadzi Bilskiej. Nauczyciel opowiada o tym podczas zastępstwa w klasie Jadzi. Ponieważ dziewczyna nie ma taty, koledzy chcą jej dokuczyć i naśmiewają się, że nauczyciel jest jej ojcem. A może Lesia to rzeczywiście twój stary? Co? Co do nosa, to mają rację. Ty też? 13-letni Nikodem nałogowo gra w gry komputerowe. Chłopak nie potrafi się kontrolować i próbuje grać nawet na lekcjach. Kiedy podczas informatyki atakuje nauczyciela, wychowawczyni Zakary zabiera mu laptop. 13-latek nie zamierza się pogodzić z utratą komputera i postanawia za wszelką cenę go odzyskać. Nikodem wykorzystuje to, że w pokoju nauczycielskim nie ma żadnego nauczyciela i włamuje się do szafki swojej wychowawczyni. Trzynastolatek jest z siebie dumny. Czuje satysfakcję. Podobnie jak w grze komputerowej, tak teraz w życiu wykonał niebezpieczną misję. Odzyskał laptop. Ale to była akcja. Rozwaliłem szafkę Turczyn i odbiłem mojego laptopa. Nikt by się na to nie odważył. Jestem wielki, jestem niepokonany. To wszystko te gry. To dzięki nim przyszedłem na wyższy level. Szczęśliwy Nikodem wraca do kolegów, którzy na korytarzu całą przerwę grają na swoich komputerach. Zepsułam serię. No jasno, spoko, ale daj mi tylko skończyć level, to już. Szybciej. Szybko wracam będzie do gry. Jestem tylko 5 sekund, dobra? Dobra. Tylko pośpiesz się. Skąd masz kompa? Turczyn ci oddała. No sam sobie go wziąłem. Ukradłeś go? Szkoda, że tego nie widzieliście. Sorry, ja wychodzę, bo ja nic z kradzieżą nie chcę mieć do czynienia. No ja też. Nikodem zbyt dużo czasu spędza przy grach komputerowych. Jest przez to nadpobudliwy i nie radzi sobie z emocjami. Turczyn nie miała mi prawa zabierać mojego laptopa. Niko, świrujesz! Jak się ktoś dowie, to co? Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tą kradzieżą. O, chcesz zobaczyć Fira? No chcesz? No dawaj, co? No co? No dawaj, no! Ej, ogarnij go! Co się dzieje? Co się dzieje? O co chodzi? Tak właściwie to nie... Nikodem? Nic. Poczekaj chwilę, skąd masz laptopa? To twój laptop? Jest? Tak, jest. Spoko. Piotr Gądek był przy tym, jak wychowawczyni zabrała Nikodemowi komputer. Nauczyciel podejrzewa, że 13-latek musiał go wykraść z pokoju nauczycielskiego. Bez ja. Aniu, proszę cię do pokoju nauczycielskiego, mam problem. Znowu z twoim uczniem. No ale ja nic nie zrobiłem, no. Powiedziałem bez dyskusji. Chłopak nadal nie widzi nic nagannego w swoim zachowaniu i uważa, że nauczyciele traktują go niesprawiedliwie. Proszę. Nikodem? Co twoja sprawka? Hej, co tam? Zgadnij. Nikodem, jak mogłeś się włamać do mojej szafki? Tylko zamek w szafce. Dzisiaj go odkupię, jutro zamontuję. Ale tu nie chodzi o zniszczony zamek, ty się włamałeś do mojej szafki! Pan Gądek miał rację, ty totalnie oszalałeś na punkcie tych gier. No przesadzacie, oddajcie mi laptop i skończymy tę głupią Nikodem, rozmowę. Nie kontrolujesz swojego zachowania. No niech mi pan odda laptop. Oddamy ci laptop, oddamy tylko i wyłącznie rodzicom. Co? No co? Jutro ich widzę w szkole. Masakra. Jutro z samego rana twoi rodzice są w szkole.